Paweł, ty już nie uczestniczysz w zawodach tego typu jako zawodnik, ale jak oceniasz przygotowanie Mistrzostw Świata w Krakowie, w Tauron Arenie? Przygotowaniem zależy pod jakim kątem. Było fajnie, tor jest fajny, organizacja bardzo super, wyszło pożegnanie tatka super, start Emila też zadowalający, powiedzmy, ale no cóż powiedzieć, jest fajnie, mamy tor przynajmniej blisko nas, zawody, myślę, że to nie umrze śmiercią naturalną, że będzie następca tatka, miejmy nadzieję, że to będzie Emil, pojedziemy następne zawody, możemy ocenić po całych rundach, ale myślę, że Kraków wypadł bardzo fajnie, przede wszystkim publiczność mieliśmy niesamowitą, na stojąco owację, do hymnu wstawali, także organizatorzy, wszyscy zawodnicy z innych krajów podkreślają, że kibice byli niesamowici. Czy będziesz towarzyszył Emilowi, koledze ze swojego klubu, w kolejnych turach Mistrzostw Świata w tym roku? No myślę, że to chyba jest obowiązek. Będziemy wam kibicować. Mieczysław, ja mam do ciebie pytanie. Ty obserwujesz tego typu zawody z jednej strony jako był organizator zawodów Super Enduro, a z drugiej strony jako osoba, która pomaga młodym zawodnikom. Co byś doradził osobom, młodym zawodnikom, którzy wchodzą na tory, na ścieżki sportowe? Co powinni zrobić, co mogą zrobić, jak mają rozwijać swoje talenty? Znaczy tutaj wiesz, na pewno zapał młodych ludzi jest, to trzeba przyznać, że garną się, może nie wszyscy, ale sporo ludzi się garnie. Natomiast przykład Pawła tutaj, gdzie ma swojego wychowanka, który robi postępy. Na początku chłopak, który, jak Paweł opowiadał, buty mu mama wiązała, a potem już normalnie stał się prawdziwym mężczyzną. Także ten sport naprawdę dodaje takiego powera życiowego, uczy hartu ducha i wydaje mi się, że warto wciągać młodych ludzi w to, żeby zaczęli coś uprawiać, jakieś sporty. Chociaż tak jak widać, Emil dzisiaj szczęśliwy nie jest. No troszkę tutaj pięta mu dała znać o sobie przy pierwszym biegu. No troszkę tak fatalnie ten upadek mu tutaj zaszkodził. Potem chyba już na cały drugi, trzeci bieg już to jakoś się przeniosło. Ale ja uważam, że jest naprawdę, no czego sobie tutaj życzyć. Przecież to są pierwsze zawody po długiej przerwie Emila, gdzie po kontuzji, której miał, nie startował. Więc pierwsze miejsce wśród juniorów w Polsce, znaczy pierwsze miejsce w juniorach, tak, jako Polak, no to jest super. Uważam, że powinien, jak mówię, normalnie uśmiech na cały od ucha do ucha i cieszyć się, no tylko jakby jak najmniej kontuzji, no bo to jest najważniejsze. No i trenować. A młodym no po prostu no, trzeba przejść do przodu. Tak, no trzeba chcieć, przede wszystkim trzeba chcieć. Czy widzicie wśród młodych ludzi dużo potencjalnych mistrzów w Super Enduro? Bo macie do czynienia z kolegami ze swoich klubów, kolegami tutaj z innych klubów. Czy wśród Polaków są potencjalni mistrzowie w tej konkurencji? Tak, mamy bardzo wielu mistrzów, bym powiedział młodych, którzy nie zabłysną. Dlaczego? Dlatego, że jest mało ludzi takich jak Mieczysław Joniec. Jakbyśmy mieli tyle ludzi jak Mieczysław Joniec, tyle byśmy mieli mistrzów. I ponieważ po prostu w Polsce jest bariera finansowa, bariera medialna, mało się tego pokazuje, ludzie mało widzą i dlatego to procentuje małą frekwencją na zawodach, bo rodzice po prostu nie wiedzą, o co chodzi, dlatego nie posyłają ci, którzy są w kręgu, którzy jeżdżą, interesują się, no to idzie do przodu, a ci, którzy nie mają styczności z tym, nie wiedzą. Oni nie wiedzą, mało kto wie, kto jest statkiem. W Polsce spytalibyśmy się teraz, podejrzewam, 70% nie wiedzieli, kto jest statkiem. A mamy mistrza nieprzeciętnego. Dlatego no, myślę, że to się zmieni na dobre, ale jeszcze parę lat musi potrwać. A mistrzów mamy mnóstwo. Tutaj, jeżeli mogę też dodać, to też jest taka sytuacja, jak no właśnie Emila, że no, my sami nie byliśmy do końca w stanie utrzymać, no bo jego jako zawodnika, bo mówimy, w miarę jedzenia apetyt rośnie, koszty są coraz większe, ale nawet fajnie dogadaliśmy się z znajomym, z kolegą, który się zajmuje Szerko i stworzyliśmy Jonieczerko Team, czyli wzajemna pomoc taka, gdzie to te koszty są mniejsze, a dla Emila to zawsze jest jakiś plus i wydaje mi się, że
że jakby sztuka cała polega na tym, żeby się dogadać, żeby znaleźć, jeżeli nawet nie jednego sponsora, to dwóch, trzech, którzy na przykład załóżmy będą w stanie to wyłożyć, więc, no bo tutaj pieniądze są ważne, więc tutaj właśnie trzeba szukać, trzeba dążyć do tego, żeby no, znaleźć kogoś, no i chcieć, tak mówimy jeszcze raz, chcieć, no ćwiczyć. No szkoda tutaj, że Emil, tak mówimy, miał taką przerwę, bo myślę, że dzisiaj byłby troszeczkę w lepszym nastroju, ale wszystko przed nim. No i właśnie jeżeli chodzi o przyszłość Polaków, no to przecież, tak jak mówimy, jeżeli chodzi o junior, jest pierwszy, więc no, myślę, że szansa ma dużo. To jeszcze parę słów otuchy dla Emila, żeby na przyszłe tury miał lepszy. Teraz. Powiedz, jestem najlepszy wśród juniorów.